Dzień dobry Państwu. Proszę pozwolić, że zaczniemy naszą konferencję, której nazwa brzmi Sektor publiczny a sektor prywatny. Wyzwania, procedury, wzajemne przenikanie się. Temat niezwykle ważny w dzisiejszym świecie, bo jak wiemy, od tych dwóch sektorów zależy pomyślność nie tylko gospodarek, ale pomyślność każdego z nas. Tę konferencję zorganizowały dwa wydziały naszej szkoły. Wydział menedżerski i zarządzania, Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych reprezentowany i jako główny współorganizator występujący w osobie pana profesora Zbigniewa Stańka. Panie profesorze. A ja chciałem przedstawić panią profesor Grabowską Genowefę, Wydział Nauk Społecznych i Administracji. Dziękuję. Pan dziekan się nie pomylił co do nazwy naszego wydziału. Ja ten błąd uczyniłam, za co przepraszam. I główny organizator naszej konferencji, pan profesor Marek Gruchelski, sprawca wszystkich administracyjnych, technicznych kwestii, z którymi będziemy się dzisiaj mierzyli. Proszę Państwa, jest nam ogromnie miło, że w murach szkoły, naszej szkoły, Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie ta konferencja się odbywa. Szczególnie gorąco witamy wszystkich gości, którzy na dzisiejszą konferencję przybyli, zwłaszcza wspaniałych referentów, o których za chwilę pan profesor Staniek, a my współorganizatorzy chcemy podziękować panu prezydentowi szkoły, profesorowi Stanisławowi Dawidziukowi, który jest dzisiaj z nami i który za chwilę kilka słów do nas skieruje. Podziękować za to, że w murach szkoły tę konferencję odbywamy. Chcę podziękować wszystkim koleżankom i kolegom, profesorom, pracownikom naukowym, którzy chociaż nie są referentami, ale dzisiaj przybyli. Dziękuję. A przede wszystkim wam w tylnych ławach młodzieży za to, że jesteście. Dziękujemy, ale byłoby dobrze, gdyście zeszli niżej i wzięli udział w naszej dyskusji po referatach. Mam nadzieję, że dotrwacie do tego momentu i będziemy wspólnie rozmawiali o tych ważnych problemach. A jakie to problemy? O tym pan dziekan profesor Zbigniew Staniek. Bardzo proszę. Chyba najpierw oddamy głos prezydentowi. Czy ja mam najpierw powiedzieć parę słów? No dobrze, to proszę Państwa, konferencja nasza ma interdyscyplinarny charakter. Na to chciałem zwrócić uwagę, dlatego że zagadnienia sektor publiczny, a sektor prywatny mieszczą się w obszarze zainteresowań wszystkich nauk wykładanych u nas i nie tylko u nas. Ekonomia, finanse, zarządzanie, socjologia, psychologia i tak jest pomyślana ta konferencja. Dobór referentów był pod kątem właśnie tej interdyscyplinarności. Chcę powiedzieć tak, że te 27 lat transformacji, dzisiaj już mówimy, że jesteśmy na etapie takiej budowy dojrzałej gospodarki rynkowej, pozwala już na pewne refleksje takie natury, powiedziałbym, z dystansu historycznego spojrzeć, gdzie jesteśmy i gdzie te dwa sektory, publiczny i prywatny, są. Jak przejrzałem wszystkie referaty, to muszę powiedzieć, ja teraz nie wiem, czy mi się to uda, bo bardzo krótko chcę powiedzieć, mianowicie, że cztery grupy zagadnień się rysują w tych referatach. Po pierwsze, to są warunki funkcjonowania sektorów. Ja tylko wymienię takie najważniejsze te warunki. Globalizacja, finansjalizacja, uspołecznianie ryzyka, prywatyzacja zysków. To są takie, jak gdyby, rola państwa narodowego, a niedorozwój instytucjonalny w gospodarce światowej. To są warunki, w którym przychodzi nam funkcjonować. Drugi problem w referatach poruszany to jest biflacja. To jest, przepraszam, skutki funkcjonowania tych sektorów. Jednym ze skutków jest biflacja. Problem innowacyjności, problem stanu finansów publicznych. To są skutki dobrego lub gorszego współdziałania sektora publicznego i sektora prywatnego. Problemem bardzo istotnym jest problem określania granic, zwłaszcza sektora publicznego.
Z tym się wiąże czwarty problem, co to jest ten sektor publiczny? Sektor publiczny to nie tylko sfera realna, kapitał publiczny, infrastruktura. Sektor publiczny też sfera regulacyjna, używając języka Kornaja. To jest problem oddziaływania państwa na wszystkie podmioty w gospodarce narodowej. I te dwie funkcje w sferze realnej i w sferze regulacyjnej się z tym problemem wiążą. Natomiast problem optymalnych granic wzajemnych relacji, można powiedzieć, że ma takie dwie płaszczyzny, już kończę. Pierwsza to jest modelowe ujęcie, w jaki sposób modelowo można określić miejsce kapitału publicznego i w ogóle sektora publicznego. I drugi problem to jest metoda prób i błędów, to w praktyce gospodarczej się dzieje, jest to problem zakresu prywatyzacji, ewentualnie stosowania też nacjonalizacji, przywracania pewnych naruszonych proporcji między sektorami. I to jest czwarta grupa problemów, więc streściłem w ile? 5 minut udało mi się. Najistotniejsze w moim odczuciu tezy, które są zawarte w poszczególnych referatach. A teraz prosiłbym, rozumiem, że po tej wstępnej części, pana prezydenta o powiedzenie uczestnikom konferencji paru słów. Bardzo proszę, panie prezydencie. Dzień dobry państwu, dzień dobry młodzieży. Cieszę się, że nowy rok rozpoczęliśmy od konferencji. Konferencji, którą zorganizowały dwa wydziały. Wydział Nauk Społecznej Administracji i Wydział Menedżerski. To są dwa wydziały, które w tej chwili stanowią w naszej uczelni taki fundament, do którego dokleiliśmy kilka kierunków, takich jak bezpieczeństwo, czy nawet finanse, rachunkowość, czy informatyka, czy zarządzanie inżynieria produkcji. To są małe komórki. W związku z tym trzeba było wzmocnić nasz potencjał i naukowy, i ekonomiczny. I dokonaliśmy tych zmian i teraz te wydziały są, że tak powiem, i naukowo bardzo mocne, i ekonomicznie bardzo mocne. Proszę państwa, o temacie słyszeliście. Pan dziekan Staniek wspomniał o jednym sektorze, drugim, trzecim, czwartym. Ja tylko powiem, że ładnie to często wygląda w słowach, gorzej to wygląda w praktyce, ale myślę, że słowa powinny wchodzić do praktyki i praktyka powinna uwzględniać teorię. Mówię, że teoria powinna być zamieniona na praktykę. Rozpoczynamy tę konferencję i myślę, że to będzie taki początek w naszej uczelni, żebyśmy przynajmniej raz w roku robili poważną konferencję, która będzie uwzględniała nasze potrzeby, nasz status, nasze zadowolenie i niezadowolenie i nasz kierunek, czyli tak zwany port docelowy. Bo jak do tej pory, to ja nie czytałem żadnego referatu, bo one dopiero będą opublikowane, ale jak do tej pory widzimy, że ten sektor i prywatny, i sektor publiczny, no już tak dziwnie współpracują, dużo propagandy, mało efektów konkretnych, prawda. Same mamy te, jak będzie pięknie i tak dalej, a tu narzekają, że masło kosztuje już 10 zł. A inne drobiazgi też, że prawda, emeryci zaczynają szukać czegoś tam, prawda, po śmietnikach, żeby dożywić się, bo dostają do ręki 800 czy 900 zł. Myślę, że dzisiejsze nasze spotkanie, dzisiejsza konferencja, no, nieco nam rozjaśni ten stan, no, przynajmniej od strony teoretycznej, strony naukowej. A w ten czas będziemy patrzeć, jak to się ma do naszego życia. Nie będę więcej, dlatego że mam też inne obowiązki, ale posłucham trochę. Chciałem tylko organizatorom podziękować za trud, za wysiłek. No i mam nadzieję, że to będzie ten początek, że konferencja nam się uda i wszyscy wyniesiemy z tej konferencji coś dla siebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, panie prezydencie.
Zanim rozpoczniemy naszą sesję plenarną, pragnę Państwa poinformować, iż przyszło pismo na ręce organizatorów konferencji od pani prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Nasza konferencja ma patronat Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Pani profesor, nie będę czytał całego pisma, po prostu przeprasza, że nie może być. Względy zdrowotne i inne obowiązki zatrzymały jej, ale życzy wszystkim, zwłaszcza referentom i uczestnikom obrad, owocnych obrad, i myśli, że chciałaby się zapoznać z tematyką konferencji, z referatami wygłoszonymi i tak dalej, i to uczynimy po konferencji. Odpowiednie wydawnictwa będą przygotowane. Pani profesor Elżbieta Mączyńska, oczywiście, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.